W aptekach znajdziecie dwa surowce od firmy Aurora 22% o bardzo podobnej szacie graficznej, czyli takiej z niebieską obwódką. Natomiast musicie wiedzieć, że są to dwa zupełnie różne od siebie odmiany. I nie pozostało mi nic innego, jak wysłać surowiec do laboratorium Canalabs i sprawdzić dokładnie, jaki skład terpenowy ma ten konkretnie kultywar oraz czy oprócz THC i CBD znajdują się jeszcze inne kanabinoidy, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak w przypadku Ghost Train Haze okazało się, że ma blisko 5% CBG. Sprawdź koniecznie ten odcinek, zapraszam. Zgodnie z wytycznymi YouTube, treści edukacyjne dotyczące narkotyków, których celem nie jest ich promowanie, mogą być publikowane bez ograniczeń wiekowych i są odpowiednie dla reklamodawców. Prowadzącym tego kanału jest farmaceuta, a film ma na celu poszerzanie świadomości na temat medycznej marihuany. Na wstępie chciałbym Wam pokazać, jak odróżnić obie odmiany, a mianowicie po nazwie. Na opakowaniu, tutaj gdzie jest napisane Cannabis Floss Aurora Deutschland GmbH, znajdziecie odmianę Ghost Train Haze. Natomiast na opakowaniu Cannabis Floss Aurora 22% kryje się nasz dzisiaj omawiany Della Haze. Jest to surowiec farmaceutyczny do sporządzania leków recepturowych, który, jak doskonale wiecie, nie posiada ulotki dołączonej do opakowania, zatem wymaga omówienia charakterystyki produktu, tak aby każdy pacjent wiedział, z czym ma tak naprawdę do czynienia. Della Haze jest to produkt powszechnie uznawany za odmianę stricte o charakterystyce sativa, czyli takiej, która będzie znajdowała swoje zastosowanie bardziej w ciągu dnia ze względu na swoje energetyzujące działanie, takie jak poprawę kreatywności, koncentracji, no i też motywacji, tudzież chęci do działania. Aurora 22% Della Haze znajdzie swoje zastosowanie w leczeniu bólu różnego pochodzenia, w tym migrenowych bóli głowy. No i tutaj muszę powiedzieć, że bardzo dobre efekty przynosi przy przerywaniu takich ataków. Zaburzeń odżywiania, czyli brak apetytu ze względu na mocne działanie pobudzające apetyt. Redukcję spastyczności, łagodzenie nudności oraz wymiotów. Zerknijmy na wyniki analizy kanabinoidów. Suma wszystkich kanabinoidów to, uwaga, 24,81%, z czego suma samego THC w badanej próbce to aż 23%. Dodatkowo mamy ciekawy stosunek formy aktywnej THC do kwasowej, a mianowicie THC 8,57, a THC 14,43, co świadczyć może, że surowiec, no w cudzysłowie, mógł troszkę leżeć zanim trafił do aptek, natomiast no nie ma wpływu to absolutnie na finalny efekt terapeutyczny. Reszta kanabinoidów poniżej 0,2%, natomiast lekko przed szereg wybija nam się CBG, bo mamy 1,11%. Pełny raport z laboratorium do pobrania znajdziesz w opisie tego filmu. No i teraz przejdźmy do omówienia terpenów. No i tutaj na podstawie wyników analizy z laboratorium oczywiście zaczynamy od największej ilości. No i pierwszym terpenem w największej ilości jest alfa-terpinolen, bo aż 6900 mg na kilogram suchej masy. Terpinolen ma zapach świeży, sosnowy, wyczuwalny z nutami cytrusów i kwiatów. Występuje w liście laurowym, w gałce muszkatołowej, no i znany jest z działania przeciwbólowego, przeciwzapalnego, jak i uspokajającego. A jego cechą charakterystyczną jest to, że właśnie często występuje w odmianach o charakterystyce sativa, stymuluje apoptozę w liniach komórkowych, no i wykazuje, co ciekawe, synergię z działania z taką substancją jak diklofenak. Drugim terpenem w największej ilości jest myrcen. 3037 mg na kilogram suchej masy, posiada ziemisty muszkatołowy aromat, obecny w mango, trawie cytrynowej, w chmielu. Myrcen jest znany z właściwości przeciwbólowych, przeciwzapalnych, no i oczywiście relaksujących. No i cechą charakterystyczną jest to, że zwiększa działanie THC, spowodowane jest to zwiększoną przepuszczalnością błony komórkowej bariera krew-mózg. Dlatego odmiany bogate w myrcen wykazują mocniejsze działania
pomimo na przykład niższej zawartości THC. No i kolejnym terpenem alfa, beta, pinen 2453 mg na kilogram suchej masy. Sosnowy, leśny aromat. Występuje oczywiście w igłach sosny, szałwi oraz bazylii. Ma działanie przeciwbólowe, przeciwlękowe, a jego cechą charakterystyczną jest to, że stymuluje apoptozę komórek nowotworowych, no i jest w cudzysłowie takim zmiataczem wolnych rodników. No i kolejnym terpenem jest transkariofilen 1981 mg na kilogram suchej masy. Oferuje pikantny, lekko pieprzowy zapach. Występuje w czarnym pieprzu, goździkach. Ma silne działanie przeciwzapalne oraz cechą szczególną jest to, że jest agonistą receptora CB2, czyli działa stricte właśnie tak jak kanabinoidy. No i słuchajcie, sumując, zawartość wszystkich terpenów w badanej próbce odmiany Delahaye to aż 16 474 mg na kilogram suchej masy, co stanowi naprawdę bardzo dobry wynik. No i co? Przechodzimy do oceny organoleptycznej kwiatostanu, takim jakim jest zapach oraz wygląd. No i musicie, kochani, pamiętać, że jest to tylko i wyłącznie moja subiektywna ocena. Bardzo bym chciał i mega was o to proszę, abyście pod tym filmem koniecznie w komentarzu napisali swoją własną ocenę tego produktu pod kątem zapachu, wyglądu oraz również smaku. No, ale pamiętajcie, że efekt terapeutyczny również jest mile widziany. Ocena zapachowa. I tutaj, uwaga, bardzo świeży, cytrusowy, kwiatowy, sosnowy, taki zielny aromat. Już samo, słuchajcie, wąchanie wprawia mnie w taki pobudzający nastrój. Mogę śmiało rzec, że jest dosyć podobny jak odmiana Ghost Train Haze. Ocena wizualna. Struktura jest dosyć zbita, kolor jasno zielony, ale wygląda to naprawdę dobrze. Dziękuję, moi drodzy widzowie, za dzisiaj. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z raportu konopiarza i nie zapomnijcie zerknąć na pełne sprawozdanie w opisie tego filmu.